Panowie, lato jest piękne z wielu względów. Między innymi dlatego, że jest ciepło. Nie musimy zakładać na siebie tyle warstw, co jesienią czy zimą. Po drugie, dlatego, że kobiety ubierają się skromnie, a my, mężczyźni, możemy podziwiać ich piękne i seksowne ciało. A po trzecie, dlatego, że możemy najczęściej korzystać z jednego elementu, z jednego akcesorium, które sprawia, że każdy facet od razu wygląda o niebo lepiej. A są to oczywiście okulary przeciwsłoneczne. Modeli jest wiele, firm jest wiele, ale jak wybrać te idealne dla siebie? Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, to oczywiście nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do oglądania. Zanim przejdziemy dalej, kliknijcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentem, no i oczywiście dzwoneczek, który będzie Was informował o każdym nowym filmie. A teraz lecimy dalej. Panowie, nie będę obawiał tego, jaki kształt okularów nadaje się do jakiego kształtu twarzy, ponieważ taki filmik już nagrałem i jeśli jesteście zainteresowani, to podlinkuję go Wam w opisie i będzie wrzucony gdzieś tutaj u góry. A teraz przejdźmy do tego, jakie są modele okularów i jakie najbardziej polecam. Pierwszym modelem okularów, który jest najdłużej na naszym rynku, jest mega klasyczny, ponadczasowy, są oczywiście awiatory. Panowie, awiatory to są takie typowe okulary policjanta z Miami, który wyrywa laski na to, że jest policjantem. Są, jak już wcześniej powiedziałem, ponadczasowe, klasyczne i nadają się do takich bardziej casualowych outfitów, wiecie, skórzana kurtka, jakaś koszula flanelowa, właśnie w tym momencie idealnie nadawałyby się do mojego outfitu takie okulary. Jeśli chodzi o dopasowanie do twarzy, moim zdaniem pasują raczej do większości typów, ale do takich większych twarzy, bo jak widzicie, okulary są dosyć spore. Jeśli ktoś ma małą twarz, to ta twarz mogłaby zginąć w tych okularach, więc no są też różne wielkości, ale pasują raczej do no takich większych lub normalnych twarzy, do takich małych główek raczej bym nie polecał. I to są takie klasyczne awiatory, wiecie, z metalowymi ramkami, z takimi zwykłymi przyciemnianymi szkłami, ale możemy kupić również coś takiego i to są awiatory troszeczkę przerobione, troszeczkę większe w tym przypadku. Te ramki są takie gumowe, jak widzicie. Też mają metalowe te uszka, znaczy zauszniki. Także awiatory oczywiście jak najbardziej polecam, ale raczej jeśli macie troszeczkę większą lub po prostu normalną twarz. Drugim rodzajem okularów, drugim modelem okularów przeciwsłonecznych będą oczywiście Wayfarery. Są to okulary oczywiście mega ponadczasowe, kolejne okulary, które zostały wymyślone przez firmę Ray-Ban, które zostały rozpromowane przez firmę Ray-Ban, tak samo zresztą jak awiatory, również są mega, mega stylowe. Jeśli chodzi o ten model, to jestem szczęśliwym posiadaczem oryginalnych okularów Ray-Ban, które kupiłem, żeby Wam nie skłamać, jakieś 10 lat temu, albo nawet więcej, więc uwierzcie mi, że są to dobrej jakości okulary i mają świetną polaryzację, także jestem z nich bardzo zadowolony, jestem bardzo szczęśliwy. No i kupiłem je 10 lat temu, 10 lat później nadal są stylowe, te okulary będą stylowe chyba zawsze. Jest bardziej elegancki od awiatorów, ponieważ ten model pasuje bardziej do garniturów, takich eleganckich stylizacji, oczywiście do tych takich casualowych jak najbardziej. Także również to jest z nich fajne, to, że pasują do większości typów twarzy. Także prawdopodobieństwo jest takie, że jeśli kupicie Wayfarery, to będą pasowały do Waszej twarzy. Kolejny, już trzeci model na naszej liście to są Clubmastery, czyli kolejny rodzaj okularów, kolejny model okularów od firmy Ray-Ban. Tym razem nie jestem już szczęśliwym posiadaczem oryginalnych Clubmasterów, jestem posiadaczem jakichś zwykłych, chyba kupiłem je w Pull & Bear. W każdym razie są bardzo podobne do Wayfarerów, ale są lżejsze zarówno fizycznie, ale po drugie są takie lżejsze optycznie, wizualnie. Ponieważ grube, czarne ramki czy innego koloru ramki zostały zastąpione takimi metalowymi, cienkimi wstawkami. Akurat w tym przypadku te okulary są, mają takie, wiecie, plastikowe te zauszniki, tutaj też jest plastik, no ale widać, że są takie lżejsze po prostu optycznie, nie przytłaczają tak naszej twarzy i co jest dobre, również pasują do większości typów twarzy, bo są bardzo podobne, jeśli chodzi o kształt, do Wayfarerów. Również możemy je zakładać do eleganckich stylizacji, do garnituru, do jakiegoś zestawu klubowego. No i są chyba najmłodszym takim, wiecie, popularnym modelem, jeśli chodzi o okulary. Także fajna alternatywa dla Wayfarerów. Naprawdę polecam. Kolejny rodzaj okularów, które mamy, to są takie półokrągłe. Nie mam tutaj niestety takiego modelu, to zaraz Wam tutaj wyświetlę na zdjęciu. To są takie półokrągłe okulary, troszeczkę połączenie awiatorów i Wayfarerów, taka kombinacja między tymi dwoma
między tymi dwoma modelami. Są to w mojej opinii okulary bardziej casualowe i także raczej dla większości typów twarzy, więc tutaj nie powinno być akurat problemu z dopasowaniem. No i kolejnym takim ostatnim stylem okularów, które uważam, że warto wymienić na tej liście, to są bardzo oczywiście znane prawdopodobnie nam wszystkim lenonki. I lenonki to jest wybór również dla osób, które chcą się wyróżnić, bo nie ma co ukrywać, okulary same w sobie są troszeczkę dziwne, dziwnie wyglądają, ale niektórym osobom naprawdę bardzo pasują. Niektóre osoby świetnie wyglądają w lenonkach, ale to musi być osoba, która przede wszystkim czuje się w nich dobrze, która raczej lubi wyróżniać się z tłumu. Nie ma takiego typu twarzy, który najlepiej będzie wyglądał w lenonkach. To po prostu trzeba mieć, trzeba to czuć. Także jeśli jesteś osobą, która dobrze wygląda w lenonkach, to noś je, bo to jest fajny element i może cię fajnie wyróżnić. No i panowie, to było na tyle w dzisiejszym materiale. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Bardzo było miło mi was gościć na moim kanale. Jeśli chcecie ze mną zostać, to oczywiście kliknijcie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek, a jeśli podobał wam się ten materiał, to nie zapomnijcie kliknąć łapki i zostawić mi jakiegoś fajnego komentarza. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się niedługo. Do zobaczenia.